Witam, a więc zabieramy się do produkcji własnoręcznie zrobionego chleba. Chleb będzie ziarnami, czyli domowej produkcji. A więc jedziemy z tym koksem. Do chleba potrzeba nam kilo mąki i krupczatki. Pokaż. No krupczatka, no przecież to nie jest wielka firma. To chodzi o mąkę krupczatką. Kilogram wsypujemy w misę. Dodajemy słonecznika 6 łyżek. Trzy łyżki pestek z dyni. To na razie odłożę na bok, zaraz to muszę pokruszyć. Szklanka otrębów pszennych, żytnich, płatki jakieś górskie, owsiane, jakie się tam ma. A to jedną szklankę czy...? Szklanka jedna ogólnie wszystkich śmieci takich. Aha, no to trochę tego. Trochę tego, trochę tego. Pokaż, co dosypujesz. No to ja miałam akurat otręby owsiane. Teraz drugą stronę, bo nie widać. Na paczce. Płatki owsiane górskie. Też trochę. Też trochę. Tak, aby wszystkich składników było. Po szklance. Szklankę. Otręby żytnie. Chyba po trochę, co tam się ma. I tu mam otręby gryczane. Przepis znajdziecie na końcu filmu. No obojętnie tam na tamtym ma. I mamy całą szklankę. Sypujemy do mąki. Teraz dosypujemy siemię lniane, 6 łyżek. To będzie chleb z ziarnem sezamu. Daję raz, dwa. I naszą łyżkę ile masz? Łyżki. Jaką? No jedna łyżka stołowa. Ale stołowa, tak? I łyżkę daję nasion chia. Nasion chia, drożdże. 5 deka drożdży świeżych. No i mamy 5 deka. Ech, to nawet rozkruszamy. Oczywiście ręce trzeba umyć. I te drożdże rozkruszyć razem z tymi ziarnami, z tą mąką. Tak porządnie tego drożdża trzeba rozkruszyć, żeby nie było, widzicie, drodzy państwo, żeby nie było w kawałków. Moja żona fachowo nie to jest, robi. Nie jest. Fachowo to robi tak, ja z Anetą na drugą. Mąż twierdzi, że jest skomplikowany przepis. Wcale nie jest skomplikowany. No ale dużo, dużo, drodzy państwo, dużo tych ziaren, dużo dlatego mieszania, dla mnie jest... ale ogólnie nie jest... przepis, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, czyli czy z tego przepisu będzie chleb, więc zostańcie ze mną i zobaczymy to po krótkiej przerwie. Oczywiście jeszcze 3 łyżki cukru. I 2 łyżki soli. Niewygodnie jest tak. Dwie łyżki są. Zamieszamy jeszcze. Oczywiście ja jeszcze to później dolewam wodą, przecieram przez sito, ale oczywiście mowa o zamęcie wędkarskiej, ale tym razem to będzie chleb. Chleb ja będzie... doleję wodę, nie będę przecierała przez sito. Chleb, drodzy państwo, będzie w tych trudnych czasach, drożdże kiedy... Drożdże już się widzę, że całkiem nie ma, nie widzę już ich, rozkruszyły się całkiem dobrze. I dolewamy teraz litr
litr ciepłej wody. Wygląda na dużo. Śmieszna konsystencja będzie zaraz. Jak pierwszy raz robiłam ten chleb, to się wystraszyłam ilością wody i konsystencją, jaka jest. Ale mieszamy. Już ładnie pachnie. No już czuć drożdże już. No, drożdże pracują. No i już się wszystko ładnie zarabia. No nie potrzeba naprawdę dużo, to już będzie... Odchodzi ładnie od miski, widać, że wiążą się drożdże, ale jeszcze pomieszam trochę. Zaczyna gęstnieć, już coraz ciężej się wyrabia. Faktem, że jest w pytę, czyli dobrze. Tak, ale już jeszcze trochę. Powinna być ma twardnieć. Może to nieapetycznie wygląda, ale z tego... Nie, no jest śmieszna konsystencja w ogóle właśnie. Jest takie, ale z ciasto tego... raczej jest takie ciągnące. Ale z tego będzie super chleb. Dziewczyny... Ale myślę, że jest wystarczający. Reszta już. Rodziny to lubi z ziarnem. Ja nie przepadam za chlebem z ziarnem, ale większość decyduje i muszę no nie, się... Nie, bo smakuje ci, jesz. No ale wolę, wiesz, goły. No, ale do, wystarczające ale jest. Do większości muszę się dostosować, więc muszę jeść to, co żona upiecza. Przykryjemy ściereczką, odstawimy w ciepłe miejsce. Przykryj ściereczką. Znaczy, ja z reguły stawiam na... Nie ma znaczenia, to zależy od temperatury, jaka jest w mieszkaniu. Ja będę zaglądała, patrzyła, jak to rośnie. Naprawdę nie wiem na ile. No ale przykryjesz mniej więcej ile? Pół godziny, 15? No zobaczymy za pół godziny, jak to będzie wyglądało. Dobrze, to ogarnij to przykryj. Jak urośnie, zobaczymy. I do zobaczenia za... Chwilę. To chociaż przykryj to, żeby... Tak, muszę przykryć ściereczką. Widzowie widzieli, co robisz, jak robisz. I będziemy pilnować. Ja stawiam do góry. Do góry. Jest cieplej. Ja i muszę umyć ręce. Widzimy się za chwilkę. Co za jakiś czas będziemy zaglądać do naszego chlebka, czy już urósł. A w międzyczasie przygotujemy jakiś posiłek, jak chlebek dochodzi. Zaraz my sprawdzimy. W międzyczasie przygotujemy obiad, czyli co będzie dzisiaj na obiad, żona? Kotlety ziemniaczane z sosikiem. No takie pulpety, no. Czyli z tym, co jest tutaj, tak? Tak, na razie się gotuje, czyli zrobimy. Zagęścimy. I sprawdzimy. Minęło 20 minut. Zobaczymy, jak to wygląda po 20 minutach. Nie, już. No rośnie. Rośnie. To jeszcze zostawimy, przykryjemy na jakieś... Ile gdzieś? Nie no, zobaczymy, że zajrzymy za 20 minut jeszcze. Za 20 minut to w sumie będzie około 40 minut. Więc dalej robimy nasz dzisiejszy obiad w trakcie czekania na ciasto, co dojdzie do pieczenia chleba. A teraz w międzyczasie wstawiamy piekarnik. Grzałka góra-dół na 200 stopni. 200 stopni, góra-dół. Grzałka góra-dół. I czekamy. A kamarz nagrzeje się. I jeszcze mamy 7 minut do sprawdzenia chlebka. W tej chwili mamy 40 minut, co nam ciasto. Zaglądamy. A ze względu na to, że... No, rośnie. No, rośnie cały czas. Ale jeszcze czekamy, bo ze względu na to, że jest niby... Mieszkanie nie jest za ciepło, mamy okno otwarte, więc wpada jednak chłodne powietrze, no ale ładnie rośnie. Więc potrzebujemy jeszcze... poczekamy. Nie, 10 minut zobaczymy. 10 minut to zobaczymy, to będzie koło 50 minut. Jak jeszcze będzie po prostu za krótko, to przytrzymamy do godziny, a w międzyczasie, tak mówię, szykujemy obiadek. I niech dochodzi nam dalej ciasto w spokoju. Późno śniadanie, to jak późno obiadek. Jak widzicie, drodzy Państwo, 16:06, godzinę ciasto nam u góry rośnie,
Ale przygotowujemy obiad późno, bo późno, dlatego że przestawiany był zegarek w nocy i późno my wstali, późno my jedli śniadanie, więc dlatego późno będzie nasz obiad. Dobrze. Bierzemy i myślę, że już chyba wystarczy. Proszę zobaczyć. No, wystarczy. Poczekaj, pomalutku. Godzina czasu i tak nam wyrosło nasze ciasto. Wyschnięte ciasto oczywiście. Ponownie wyrobić. Nie bardzo dużo tak się znęcać nad nim. Ale wyrobić. Dobra, wystarczająco. Bułkę tartą sobie przesieję, żeby była drobniejsza. Bułka własnej roboty, więc są duże kawałeczki. Bo to z suszonych naszych bułek. No my nie kupujemy bułki tartej, sami bułki. Suszymy. Mielimy, żeby mieć swoją bułkę. Żeby no wiedzieć, co się je. Tak i co. Upieczemy to i zjemy. Przeważnie jeszcze teraz są takie czasy, jak widzicie, gdzie niewskazane jest wychodzenie z domu za często. Blaszki naoliwimy. Naoliwione foremki, tak żeby nam nie przywierało w czasie pieczenia. Dla nas za dużo nie przeszkadza. W całości. Obydwie sztuki zaoliwimy. Oliwa czy olej, co tam się ma. Z malcem można, jak ktoś lubi. Masłem, nie wiem. Teraz drugą. Tutaj chyba, a bułka, dawaj, nie przeszkadza. Nie bułka wpadła. Dokładnie zaoliwimy i zaraz będziemy wykładać nasze ciasto do obydwu foremek. Dobra, włożę sobie. Przesuń tutaj i proszę tutaj bardziej, żeby nie było tak w kącie. Dobrze. Kupuję bułkę tartą. Można wysypać blaszkę, nie wiem, otrębami, płatkami, to jak ktoś, to co tam uważa, ale daje mi się, że bułką tartą jest lepiej. Jedna foremka przygotowana. Teraz to samo z drugą. Mniej więcej tak to ma wyglądać. Dobra. I masę dokładamy do foremek. To akurat jest to, co wyrosło na dwie foremki będzie. Foremki oczywiście keksówki. O pojemności? No są te małe chyba keksówki. Małe chyba. Tak, drodzy Państwo, widzicie, wszystko pomalutku, samemu w tych trudnych czasach, gdzie, jak powiedziałem, niewskazane jest wychodzenie i panuje wirus. Takie upieczenie samodzielnie chleba. Ja jeszcze sobie zważę, żeby było mniej więcej porówno. Kilo 200, no, wezmę 60 i druga. Kilo 260 tam było. Tu mniej więcej kilo 200. No, to podzielimy jeszcze na jeszcze na pytkę obie, tu. Tutaj trochę tu, żeby. Pokaż mi, co ile zostało. To ładnie to wygarniemy. Wszystko, i mniej więcej dwie brytwanki są o tej samej wadze, czyli mniej więcej 1300 kilo 300 z brytwanką. Masę wyrównam, że chyba mniej więcej równo. I odstawiamy do wyrośnięcia jeszcze to.
Aż. Bo to jeszcze nam rośnie. To ładnie to. Dobrze. To się rozłoży samo podczas uśnięcia. Odstawiam. To już obojętnie, może być nawet tutaj. Nie przykrywasz? Przykrywam. Odstawiam, przykrywam. No i jeszcze. Zajrzymy za jakiś czas, zobaczymy jak nam rośnie. W międzyczasie dalej smaży. Pilnujemy tego, co się smaży tutaj. Czyli naszego. Czyli jest już gotowe. Czyli naszego obiadu. I tak mówię, późno, bo późno. Ale jak widzicie, godzina 16:13 i niedługo w końcu będziemy jedli nasz dzisiejszy obiad w niedzielną porą. Gotowy już. Teraz właśnie pora obiadowa. Poczekaj, będziesz miał dokładkę oczywiście. No. No starczy. Starczy ci to sosu? Tak, starczy mi, żono, wystarczy. No i drodzy widzowie, widzimy się. Smacznego dla was wszystkich. Widzimy się za chwilę przy dalszej produkcji naszego własnorocznego chlebka, a więc smacznego. I zapraszam po przerwie na dalszą część naszego filmu. Ze względu na to, że czas był na obiad, więc trochę z czasu zeszło, ale sprawdzimy, jak to nam urosło. O. Zobaczcie. Pięknie. Zobaczcie w tej pozycji. Postaw jedną, postaw drugi. Jeszcze ja sobie wezmę, zabiorę to. I zobaczcie, jak pięknie nam. Bo teraz trzeba jeszcze wziąć wierzch, łapy oczywiście umyte. Urosło. Moczymy wodą. Dłonie i wodą. Ładnie układamy już ciasto, przygotujemy je do wsadzenia do piekarnika. Piekarnik oczywiście gotowy. Ciasto wyrosło pięknie. Wsadzamy sztukę. Drugą sztukę. I teraz zamykamy i pilnujemy. Pieczemy w 200 stopniach przez 20 minut. 20 minut, 200 stopni. I po 20 minutach zmniejszamy temperaturę na 180 i 40 minut. No ale w międzyczasie już będziemy. Ale można tak też, że te nie 40, tylko może być 35, w zależności jak piekarnik piecze różnie. Trzeba zajrzeć po 35 minutach później, ale na razie 20 minut. Na razie 20 minut, więc czekamy, czekamy i czekamy. Aż nas zawoła piekarnik. Piekarnik woła, więc... 20 minut minęło, wyłączamy. Temperaturę zmniejszamy na 180. No i ustawię 35 minut, zobaczę po 35 minutach, jak będzie wyglądał chleb. Będzie może miał już dość. Kurczę, gorące. Przytrzymaj. Trzymam, bo się zaraz się rozpędzi. No. 35, zobaczymy. Zobaczymy, ale zapach będzie cudny. Pachnie pięknie. Pięknie, więc czekamy. Możemy dalej. Podejrzeć, no. Nie mamy światełka, bo się zepsuło, ale... Ale piecze. Zobaczcie, już kolor jest, tak. Wyrósł ponad stan. Dobrze. Ale czekamy dalej. Chlebek się upiek. Wyłączymy. Bo na pewno jest gotowy. Zobaczcie, pomału, poczekaj. Muszę poczekaj. Tamten. Zobaczymy za chwilę, ale jak sami widzicie. I mamy, proszę zwrócić uwagę, dwa pięknie chlebki, które teraz upieczone. Postaw, pokaż tu, zobaczcie na obkoło. Ile blachy schowałem. Jego wyjmę trochę, okay. Tak. I drugi. Zobaczcie. Pomalutku. Kurczę, nie opaść się. Nie opała się, żeby się nie oparzyła, nie? O. Powietrze mi trochę wpuszczę. Na boczek. Zobaczcie. Nie, się studzi. Jak się studzi nasz chlebek. Tak to
drodzy Państwo, wygląda. Jedna sztuka, druga. No bez tych nie przekroimy. No i zobaczymy, jak wygląda w środku. Tak, można było też posypać. Można było posypać właśnie na wierzchu też. No słonecznikiem, atrębami. Ale ze względu na to, że u nas było sporo tego ziarna. Znaczy, więc... no, ktoś lubi, to może być więcej na wierzchu, tak? I teraz to, tak, żona powiedziała, poczekamy, aż ostygnie. Chleb się udał. Zważymy, pokroimy i zobaczą Państwo, jak to wygląda już po rozkrojeniu, czyli w środku. Jego trzeba będzie za jakiś czas przełożyć na drugą stronę, żeby z drugiej strony też w powietrze wchodziło i z tyłu. W ogóle to można go odwrócić całkiem do góry nogami, wyjąć z blaszek albo zostawić w blaszkach i takie odwrócone do góry nogami też stygnie. Więc chlebek do wystygnięcia i później go przewrócimy i zobaczymy, jak wygląda w środku. Więc niech pomału nam stygnie. No i drodzy Państwo, widzicie, chlebek przestygł. Jak myślisz? Elegancki jest. No, pieczony ładnie. Zobaczcie, z każdej strony. Z każdej strony. Przewróć jeszcze raz na pół. Ładnie. Pokaż Państwu. Pieczony tak ładnie. Prezentuje się górę teraz. Pachnie genialnie. Zobaczcie, jak widzicie. Więc go przekroimy. To jest kupiąca skórka. Cóż sieć w tych trudnych czasach, gdy panuje za oknem wirus na całym świecie. Jakoś taki. Chlebuś wspaniały wyszedł. Wiecie, problemu nie ma, tylko genialnie. Problem jest jedynie zdobyciem drożdży. Z drożdży i składników do chlebu, czyli mąki i innych składników. Pokrój jeszcze ze trzy kromeczki. Zobaczcie. Mieliśmy zważyć, ale to zaraz zważymy. I taki, zobaczcie, piękny chlebek z ziarnem, który wspólnie z widzami dzisiaj przygotowaliśmy. Chociaż jeden teraz ważymy chlebek. No prawie kilogram. Zobaczcie, prawie kilogram. Weź ten drugi, co przecięła, zobaczymy, no. No to poza tymi kronkami. Jak to odcięty. No to masz 600, no to mówię, prawie kilo. Blaszce były ważone, ale jeszcze przecież woda, która była, musiała wyparować też trochę. Tak, żeby się upiekł. Że około kilograma, no. Więc, drodzy widzowie, tak to wygląda. Jeśli się podobało, łapka w górę, jeśli nie, w dół. Tak mówiłem, że kłopot jest tylko ze zdobyciem drożdży oraz mąki. No bo to podstawa jest przy produkcji chleba. Mąkę to można kupić, raczej gorzej z drożdżami w tym momencie jest. Ale... No myśmy kupili drożdże. Więc mamy, nie musimy wychodzić, ryzykować. Nie musimy ryzykować, więc świeży chlebek mamy na kolację, tak i jutro na poniedziałek na śniadanie. Więc jeszcze raz, drodzy widzowie, jeśli się podobał, łapka w górę, jeśli nie, łapka też w górę, bo tak musi być w tych trudnych czasach i żeby było w pytkę. Dziękuję wszystkim za subskrypcję mojego kanału, lajki, komentarze i do następnego. Nie tak szybko może nad wodą, ale do następnego filmu wspólnie z żoną. Dziękujemy. Na razie. No, cześć.